Moi drodzy, witam was dziś w kolejnym materiale, innym niż zazwyczaj. Dzisiaj nie będzie bitwy, dzisiaj sobie powiemy o tym, co nowego, co ciekawego ma się pojawić na superteście w patchu 0.10.1. Między innymi chodzi o linię nowych niemieckich niszczycieli, tierów 7 do 10 i mają to być okręty, które mają cechować się celnymi działami 155 mm. Będzie to Z39 Gustav Julius Merker, nie wiem czy to się prawidłowo czyta, Felix Schulz i Elbing. No i generalnie parametry tych okrętów są tutaj opisane. Ja może pokażę je na trochę większych obrazkach. Tutaj mamy Z31, on jak widzicie przypomina troszeczkę Z39, nawet nie troszeczkę, bardzo przypomina Z39, który jest okrętem premium, również mając działa kalibru 150 mm. Następnie mamy ósemeczkę Merker i tutaj również konstrukcja z takimi samymi działami. Kolejna jednostka to jest Schulz Tier 9. Tutaj z tego co widzę, to już tych dział jest chyba 6. Zaraz sobie przejdziemy do opisów tychże okrętów. No i na samym końcu mamy okręt poziomu 10. Generalnie jak sobie spojrzymy na te jednostki, no może 7 jeszcze nie, ale 8, a zwłaszcza 9 i 10, można powiedzieć, że wyglądają bardziej jak krążowniki i tutaj nawet liczba pula punktów wytrzymałości jest dosyć spora, zwłaszcza im wyżej, tym ona jest wyższa, ale ja bym chciał, żebyście zwrócili uwagę przede wszystkim na ten fakt. Tu są opisane obecne założenia tej alternatywnej gałęzi niszczycieli niemieckich i te niszczyciele mają mieć te działa celne. I co to oznacza? Za chwilę do tego wrócimy. Potężne pociski przeciwpancerne zadające dużo uszkodzenia z wysoką penetracją, usprawnione kąty penetracji, pociski OBS to zadają średnie uszkodzenia na minutę. Do tego dostępność sondy hydroakustycznej, począwszy od tieru 8, sprzęt eksploatacyjny, obrona przeciwlotnicza. Nowe niszczyciele nie będą miały wytwornicy dymu. Bardzo dobre opancerzenie jak na swoją klasę. Torpedy z dobrym czasem przeładowania i niezłą prędkością, ale średnimi uszkodzeniami i zasięgiem. I to jest jakby ogólna koncepcja tego, jak te okręty mają wyglądać. Tu jeszcze jest zdanie na temat stylu gry. Jeśli chodzi o styl gry, niemieckie niszczyciele przypominają ruchliwe mini krążowniki, polegające głównie na swych potężnych pociskach przeciwpancernych i opancerzeniu. I głównym celem będą samotne okręty, głównie lekkie krążowniki, które będą mogły poważnie uszkodzić pociskami przeciwpancernymi. Nowa gałąź nie będzie skuteczna w walce o punkty kluczowe z powodu słabego kamuflażu i braku wytwornicy dymu. Co do tego ostatniego zdania, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo być może będzie można nawiązać równorzędną walkę z innymi niszczycielami. Tak czy siak, moi drodzy, ja zacznę od tych celnych dział, bo to jest rzecz bardzo interesująca. Tutaj jest podane przez, korzystamy oczywiście ze strony warshipy.pl, zapraszam, jeżeli nie śledzicie, to zapraszam do tej strony. Tutaj ekipa warshipów tłumaczy na bieżąco to, co się dzieje na blogu deweloperów, do tego są artykuły historyczne na temat jednostek i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. W każdym razie zwróćcie uwagę, że maksymalny rozrzut pocisków na tierze 7 wynosi 57 metrów, a Sigma 2.0. Sigma jest standardowa, większość niszczycieli ma Sigma 2.0, natomiast większość niszczycieli ten rozrzut ma około 100 kilkunastu metrów. Jak sobie zredukujecie tym ulepszeniem na rozrzut, to oscyluje w okolicy 100 metrów, więc moi drodzy, 57 metrów rozrzutu to będzie naprawdę nieprawdopodobna precyzja. I teraz jeżeli skorelujemy to ze skutecznymi pociskami przeciwpancernymi, których alfa przy trafieniu w krążownik będzie wynosiła w cytadele krążownika 3700, to naprawdę, powiem wam szczerze,
zaczyna się to robić dosyć ciekawą sprawą. Tutaj jeszcze nie ma zbyt dużej prędkości tych pocisków, bo one mają na ósemce 835 metrów na sekundę, więc to jest taka prędkość, powiedziałbym, standardowa. Jeżeli chodzi o... ale zobaczycie, że te pociski będą na dalszych tierach szybsze. Jeżeli chodzi o wyrzutnie torped, to mamy 2x2 i 1x4, maksymalne uszkodzenia 13700, czyli takie tirpicowe torpedy, bym powiedział. Dosyć szybkie, bo 65 węzłów, dość szybko się przeładowują, bo 90 sekund i tutaj będzie trzeba robić to okręty albo pod przeżywalność, albo przeżywalność zmiksowaną z torpedami, z tego względu, że no, szybkostrzelności dział generalnie z kapitana nie poprawicie, bo to są 150. Owszem, będzie można skrócić reload z ulepszenia na 9 i 10 tierze znajdującego się na 6 ostatnim slocie. Zasięg wykrycia tych torped przez wrogi ostrzelany nimi cel to 1,3 km, no i sam zasięg torped to 8 km, więc stosunkowo niewiele, ale to nie znaczy, że one będą niegrywalne. Obrona przeciwlotnicza jak na niszczyciel wygląda tutaj całkiem dobrze już na tierze 8. No i pamiętajmy, że będziemy mieli wzmocnienie tejże obrony przeciwlotniczej na trzecim slocie. Jeżeli chodzi o hydro, to 3,4 km, więc na 8 tutaj szału nie ma. Jeżeli chodzi o tier 9, moi drodzy, to tutaj mamy 24 200, czyli minimalnie mniej punktów wytrzymałości, ale zwróćcie uwagę, tu również jest 57 metrów rozrzutu, tylko 57 metrów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tego nie zmienią, bo chodzi o to, żeby jeżeli ma wejść jakaś linia, to żeby ona była inna, żeby ona coś nowego wnosiła do gry. Ja się boję, że może się okazać, że na przykład te okręty będą w wyniku testów przez tą celność w rękach niektórych graczy mocno skuteczne i może się okazać, że zacznie się tutaj coś, jakieś kombinowanie, a to z Sigmą, a to właśnie ze zwiększeniem tego rozrzutu, albo zmniejszeniem prędkości. No, prędkość pocisków 960 metrów na sekundę, jeżeli ta trajektoria lotu będzie w miarę płaska, to naprawdę, powiem Wam, zapowiada się całkiem dobrze. Szansa na podpalenie na tych 150-kach niemieckich nie jest zbyt duża, jak na kaliber 150 mm, natomiast generalnie 8% jest jak najbardziej do przyjęcia. No tu myślę, że będzie też duża penetracja tych HE-ków. HE-ki w kalibrze 150 mm chyba mają 37 mm penetracji na krążownikach. Myślę, że to tutaj powinno zostać zachowane. Tutaj już przebicie cytadeli w krążowniku będzie zadawało 3900 obrażeń, więc jeszcze więcej niż na tierze 8. I znowu mamy dwie wyrzutnie po 4. W zasadzie te same torpedy, 8-kilometrowe, 65 węzłów, wykrycie 1-3, czas przeładowania 90 sekund. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to tutaj jest jeszcze lepiej niż na 8. Krótki zasięg 196 obrażeń, średni zasięg 46 obrażeń na sekundę i daleki zasięg 46. Zwróćcie uwagę, że tu mamy na tych dwóch ostatnich 100% celności. Tutaj tej celności pelotki mamy 95%. Promień skrętu stricte krążownikowy, czas przestawienia steru też nie najszybszy, bo 5-3 sekundy. Prędkość maksymalna 37,5 węzła. To nie jest źle, ale to nie będzie super szybki okręt. No i jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, no to również mamy hydro, tutaj już wykrywanie okrętów na 5 km, a torped na 3,5 km, do tego obrona przeciwlotnicza i RK. No i przechodzimy do tieru 10, czyli zwieńczenia linii, to jest ten Elbing. No i tutaj już mamy 30 900, no to jest wartość, którą mają, słuchajcie moi drodzy, niektóre krążowniki, 3x2 150 mm. Tutaj też było 3x2 na 9. Zasięg ognia 12,3. Uszkodzenia pociskiem OB również 1700. Trafienie pepancem w cytadele aż 400 i również prędkość 960 metrów na sekundę. Tu rozrzut mamy 58 metrów, ale to pewnie wynika z tego, że zasięg jest minimalnie większy niż na tierze 9. Identyczne torpedy jak na 8.
tylko że jest ich 10, bo są dwie wyrzutnie, jak na 8 i 9, dwie wyrzutnie po 5, więc jest ich więcej. Po prostu, jak widzicie, sukcesywnie ta liczba tych torped się zmienia. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to zwróćmy uwagę, że na bliskim zasięgu 305 obrażeń na sekundę, na średnim zasięgu 88 obrażeń na sekundę i na dalekim zasięgu mamy tych obrażeń na sekundę 46. Ja nie wiem, czy to tutaj widać, ale tu dwie wieże są w dziesiątce na rufie, jedna wieża jest na dziobie. W dziewiątce ten układ jest troszeczkę inny. Tu mam wrażenie, dobrze się będzie strzelało do przodu, a nie do tyłu. Chociaż do tyłu może też będzie się strzelało całkiem nieźle, bo tutaj wieże, widzicie, jedna wieża jest umiejscowiona pomiędzy kominami tuż za wyrzutnią tutaj torped. No jeżeli chodzi o ósemkę, no to tu są akurat wieże pojedyncze, więc ja nie wiem, czy oni tutaj w artykule podali prędkość obrotu tych dział, czy jest tu prędkość obrotu dział, bo ja powiem szczerze, chyba na ten parametr tutaj nigdzie nie trafiłem, ale mam wrażenie, że te wieże będą się kręcić tak jak na krążownikach, czyli gdzieś w okolicy między 22,5, czyli wolno, bardzo wolno. Tutaj mamy 22,5 i na ósemce również 22,5, czyli typowo krążownikowy obrót dział. No i dalej, ten okręt już jest troszeczkę wolniejszy od poprzednika, 36,2 węzła, to jest niewiele. Pamiętajcie, że będzie można tylko i wyłącznie skorzystać z flagi na speeda, nie ma tutaj speed boosta. No ale hydro już mamy typowo niemieckie, zasięg wykrycia wrogich okrętów to jest 6 km. Zasięg wykrycia torped 4 km i również wzmocnienie pelotki i tak zwana RK, czyli grupa naprawczo-ratunkowa. Zwróćcie uwagę jeszcze, bo ja wcześniej nie wspominałem o tym wykryciu, 8,5 km, które możemy zredukować o w sumie 23%, tak? Bo 10% z kapitana, 10% z ulepszenia i 3% z kamuflażu. Więc sobie zobaczmy w przybliżeniu, jak to będzie wyglądało. 8,5 minus 23%, no to będzie około 6,5-6,6 km, tak przynajmniej z mojego wyliczenia tutaj wynika. Nie wiem, czy na WoWs FT już te okręty zostały dodane, ale możemy to sprawdzić, czy tutaj już jest niemiecka linia testowych. Nie, jeszcze nie ma dodana, jeszcze nie ma tej linii dodanej, więc jakby nie będzie można sobie tutaj tego sprawdzić. Jeszcze tutaj mamy pokazane Z31, czyli tier 7. Do tego mamy okręt premium tieru 8. To jest niszczyciel niemiecki, ale tu jest opisana jego historia. On został jakby przejęty bodajże ze stoczni francuskiej, więc to będzie okręt bardziej, tak, jeden z nieukończonych francuskich niszczycieli typu Leardy, zdobyty przez Niemców w 1940 roku. Projekt ukończenia okrętu zakładał zastąpienie oryginalnego uzbrojenia niemieckimi odpowiednikami. Ma niską wykrywalność, sondę hydro, przyspieszenie przeładowania dział głównych, ale brak mu wytwornicy dymu, czyli on będzie tutaj przypominał bardzo te krążowniki, niszczyciele francuskie, ponieważ to jest konstrukcja, która jakby została przechwycona przez Niemców od Francuzów. Tutaj mamy 128, czyli działa już stricte niemieckie. Również torpedy o zasięgu 8 km, 35 węzłów prędkości. Całkiem przyzwoita jak na niszczyciel obrona przeciwlotnicza. Mamy przyspieszenie przeładowania głównej baterii, sondę hydro i grupę naprawczą. Tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o niemieckie niszczyciele. I teraz jeszcze Wam tylko sygnalistycznie
Tutaj pokażę okręt tieru 7 japoński pancernik. To generalnie jest, będzie jedna z wariacji Fuso, jak tutaj zostało napisane na blogu deweloperów. No typ 7, 16 mm opancerzenia z przodu. Zazwyczaj 7 mają 26, wydaje mi się. Tutaj jest mniej. 12 dział, 356 mm, zasięg 21,3. Ale czym on się tak naprawdę różni od Fuso, tego, które jest na szóstym tierze? A no, moi drodzy, Fuso na szóstym tierze, z tego co pamiętam, ma Sigma 1,5. Tutaj ma być Sigma 1,8 i rozrzut maksymalny 237 metrów, więc ten pancernik będzie celny. Może nie tak celny jak na przykład, jak celny jest Amagi. Natomiast generalnie będzie to okręt dość celny. No, obrona przeciwlotnicza tutaj nie będzie należała oczywiście do najmocniejszych, bo ta jednostka nie ma super obrony przeciwlotniczej. No i mamy jeszcze taki brytyjski pancernik tieru 5. Podobno UNRUG znalazł materiały źródłowe, wrzucił u mnie na Facebooka z tego, skąd wziął się ten kamuflaż. Ten kamuflaż, który tu w grze widzicie, przypomina kamuflaż historyczny. O, tutaj mam zdjęcie jeszcze prześmiewcze, wykorzystane do jednego mema. O, właśnie tak wygląda ten okręt, jeżeli chodzi o tutaj w wyższej rozdzielczości obrazek, tak wygląda jego kamuflaż. Zwróćcie uwagę, że on ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wież, co oznacza, że będziemy dysponowali aż 14 działami w kalibrze 305 mm. Zasięg ognia ma wynosić 15,3, prędkość pocisków 831 m na sekundę, szansa na pożar 32% i spepanca Cytadela będzie wynosiła 8800, Sigma 1,8, więc to by było całkiem spoko. No i czas przeładowania oczywiście troszeczkę dłuższy niż na innych okrętach, prawdopodobnie z uwagi właśnie na tą ilość dział, wynosi 36 sekund. Dysponujemy regeneracją HP, czyli grupą naprawczą, i R-ką, czyli grupą naprawczo-ratunkową. Tutaj jeszcze mamy artylerię dodatkową opisaną. Mamy działa 76 mm i działa 152 mm. Te wszystkie rzeczy możecie sobie na worshipach tutaj przeczytać. Ja w tym materiale z Wami się żegnam. Zapraszam na kolejne materiały i do usłyszenia.